widzowie starej daty pamiętają, kiedy był ostatni wyjazd na giełdę? Kiedy? Jak tak sięgłem pamięcią, po ostatnim razie to był rok 2018. I teraz, panie, panowie, po 6 latach jedziemy na giełdę. Adekwatnym oczywiście do tego samochodem. Akurat taki mam teraz dostępny. Nieważne. Więc tak, pisałem ostatnio, że na moim kanale troszeczkę zajdzie zmian. Ciekawych, może nieciekawych, to zależy od waszego punktu widzenia. O tym opowiem sobie troszeczkę później, ale w dzisiejszym odcinku pojedziemy na giełdę. W końcu przełamałem się, żeby którąś niedzielę sobie poświęcić, tak jak dzisiaj właśnie. I może uda się coś ciekawego wyciągnąć z giełdy. Może z pustymi ręcoma wrócę, albo i bez, albo może coś będzie. To się okaże w trakcie tego odcinka. No i co? No i co, w drodze? Już? Lecimy sobie w drodze na giełdę. Operatora kamery mam dzisiaj. Przedstaw się. Hej, Aga, się wita. Od pół godziny, słuchajcie, co ona robi. Próbuje swoim telefonem ładnie selfie zrobić. Takie średnio wychodzi jakoś. Raz w ten rok daje telefon, raz tu. Ćwicz do Wałbrzycha jeszcze kawałek. Blondyneczka jestem. Tak jest. Z długimi nogyma. No, długie są długie. No, już dojeżdżamy. Za niedługo. Za minutę będziemy na miejscu. O. Od lat jedna ta sama droga, można powiedzieć. Tak? Innej drogi nie ma. Ja mówię do kamery. Ty mi mów. To było piękne teraz. Ty mi mów, że nagrywasz. Teraz jak chcesz, możesz coś mówić, nie? Już będę cicho. No, teraz się nie będę odzywać. Jak ci się chce. Ale tu ruch dzisiaj. To kurde, to będzie 200 milionów ludzi na tej giełdzie dzisiaj. Jezus Maria, jest jaki dużo, tu ruch. No. Strasznie. Czekaj, ale tu jest jeszcze jakiś parking? Ale dobra, chodźmy tutaj. Może tu będzie bliżej i łatwiej. Ale ładnego kwiata wyhaczył, kurde! Tak? Chcesz sobie coś kupić? No bo jak już, wiesz, ja sobie popatrzę. No też, ja idę. No trzymaj jakby co te drobne dyby. Nie, na razie nie, no widzisz, nic nie wołali. Na pewno? No na pewno, nie no niby. No żeby nie było jakichś problemów. Tam. Nie no, trochę ich tutaj poprzyjeżdżało, kurde, patrzcie, ile tutaj cały parking tam z tyłu zajebany, jeszcze tam z tyłu całe zawalone. Czas odpocząć trochę. Radio cały czas leciało, żeśmy poszli. Jakby leciał głośno, to byśmy na pewno rozładowali. Ja cię. Wiem tego, ja bym ruszał z dwójki, gdybyś musiała mnie pchnąć. No i co? Jaka relacja z giełdy? Lipa straszna. Przeszliśmy się tutaj z dobre dwa kółka na wszystkich alejkach. Były konsole, były retrosprzęty, były tak, był NES, zauważyłem, był SNES z kartridżami, była PS3 jedna, był jeden Xbox 360, stacja dyskietek do Commodore. O, słuchajcie, jaki numer koło tej stacji dyskietek i była myszka, trumienka, no, ale dedykowana pod Commodore. I ta myszka, za tą myszkę, razem z tą stacją, gościu chciał 500 zł. Wiesz, tam cichacza pościłem śmiechem, a on powiedział, nie wiedzieć ty sobie, co być na Allegro, taki oburzony, nie? Mówię, dobra, tam nie dyskutowałem, odeszliśmy chwila, moment, nie mam czasu na dyskusję. 500 chciał za tą stację razem z myszką, niesprawdzana, tak w deszczu, no, to też przy okazji zaczął padać. Najdrożej rekordzista dzisiejszej sprzedaży, to 800. Za 800 zł chciał NES-a z trzema kartridżami. Odpuściłem temat. NES z trzema kartridżami. O SNES-a nawet nie pytałem, bo na pewno chciałby też drogo. Ile chciał za tego Xboxa? 360? 500 chyba. 500 chciał za Xboxa 360 z grami. Gry bym sobie kupił osobno, ale nie chciał gier sprzedać osobno, więc...
chcąc nie chcąc, słuchajcie, nawet na takich giełdach tak samo drożyzna jak już wszędzie, jeśli chodzi o retro. I tyle. Także wracam z pustymi rękoma, ale przy okazji się przejechaliśmy. Tylko kupiłaś sobie porcelanę. Tak, porcelany i rolki. Rolki? Rolki kupiłam też. Ty mi rolki niosłeś z wazonem. Właśnie, dlaczego? Teraz się zastanowiłem, dlaczego porcelana mi nie ten. Szkła się nie tłukły w środku. Cały czas mówię, za 25 zł kupiłam se rolki. Po co ze mną jedziesz na rolkach? To mam brzydka. Ja ci dam. Jest, ja ci dam. Ale tutaj będzie z górki praktycznie nie. Cały czas. Nie? 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 To co, idziemy rolki oddać? Nie. Ja ci dam na rolkach do Wałbrzy? No praktycznie z górki będziemy jechać. Wałbrzych jest w Kotlinie. Myślałem, że naprawdę coś fajnego wyciągniemy, ale... No były, ale... Słuchajcie, żeby kupić tego SNESa, żeby kupić NESa, żeby kupić Xboxa, a to wszystko oczywiście w stanie nieznanym, no bo na giełdzie kupujesz tylko na słowo. Albo działa, albo nie. No to spokojnie dwa kafle by trzeba było zostawić. Na te wszystkie zabawki tutaj, a tyle mi się na pewno nie chciało płacić. Za takie pieniądze to spokojnie, za 500 euro to spokojnie da się na eBayu kupić jeszcze coś fajnego. Dobra, to pojedziemy sobie tutaj przez cieplicę. Przez cieplicę i sobie wyjedziemy tam na cieplicę, potem tą ulicą Wolności tam w prawo i sobie polecimy na Wałbrzych. Także średnio dzisiaj. Jeszcze jak teraz deszcz zaczął padać, to w ogóle drugie średnio jest. 0351 5000 2000. Kurde, nie znalazłem nigdzie kawałek cienia. Dobra, nieważne. Panie, panowie, jak widzieliście, na giełdzie nie było żadnych efektów. Poniekąd sprzedający są świadomi tego i wiedzą, że po prostu retro sprzęt nie jest tani. Być może już większość z nich, tych handlarzy, zorientowała się, że po prostu w takich to cenach chodzi. No ale graczu na eBayach, na pozostałych portalach aukcyjnych tego typu, tak? Więc poniekąd przyznaję im rację, że one nie dają się po prostu nabierać na tanie rzeczy, tak? Więc tanio już kiedyś było, jak tam jeden gość powiedział, sprzedający, żeśmy usłyszeli tam właśnie jak zagom, żeśmy przechodzili koło tych kartonów, gdzie różne jakieś rupiecie były. To właśnie jeden sprzedający się odezwał. Tanio, panie, to już kiedyś było. Tyle z tej giełdy i... No ale przynajmniej można było się przejść fajnie. Jakie zmiany zajdą na moim kanale? Otóż, przede wszystkim, jak widzicie, mamy lato, mamy fajną pogodę. Też w weekendy planujemy robić różne ciekawe rzeczy. Większość z was się gdzieś wybiera odpoczywać, tak? Ja też większość rzeczy raczej, no, przekładam... Powiedzmy w tygodniu, które się nie udało załatwić, no to przekładam też na weekend, ale to są takie sprawy bardziej hobbystyczne, nie? No bo sprawy typu jakieś zawodowe, no to w weekend raczej nie załatwię, no bo wiadomo o co chodzi, nie? Pozamykane wszystko, więc to jest trochę inaczej tam. Ale tak, ja chciałbym, panie, panowie, ogłosić dwumiesięczną przerwę na moim kanale w transmisjach. Spowodowane jest to właśnie tym, że w każdy weekend coś się ciekawego dzieje, w każdy weekend po prostu dostaję gdzieś zaproszenie, żeby gdzieś pojechać do kogoś, tak, to do znajomych na grilla, to gdzieś tu pojechać, to gdzieś tam pojechać i w związku z tym właśnie chciałem troszeczkę na kanale się wyciszyć, uspokoić, nabrać też tężyzny, motywacji do kolejnych działań, do kolejnych transmisji, bo no poniekąd już troszeczkę te niedzielne live'y tak jakby, no... Poczułem takie troszeczkę wypalenie, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Też chciałbym po prostu akumulatory od nowa naładować, tak? Nie rezygnuję całkowicie z transmisji, bo te transmisje są naprawdę zajebiste. Przychodzi zawsze jedna stała ekipa. Przychodzi po 100, 120, nawet do 150 ludzi się zdarzy, tak, że przyjdzie i oglądacie. I wyświetlenia powtórek tych live'ów też są naprawdę fajne. Między 1500 a 2000, więc jak na ten content, na mój kanał, na mój przekaz, no bardzo fajne wyświetlenia. Co zresztą od lat jest, no, poniekąd zauważyłem, że, no, że te wyświetlenia są po prostu fajne. O, na tym poprzestańmy. Resztę to powiedzcie sobie sami. Co jeszcze?
podczas właśnie tej wakacyjnej przerwy, bo tak też nazwę ten vlogasek, wakacyjnej przerwy, myślę, że uda się nagrać jakiś ciekawy odcinek. Mam już pomysły na 2 odcinki, więc dajcie mi fory, postaram się nagrać w niedalekim czasie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś tam długi okres czasu, może tydzień, może raz na tydzień coś wpadnie, może raz na 2 tygodnie. I tak się dzieje, i tak się dzieje. Dużo też będzie fajnych zlotów, zabytków samochodowych i po niemieckiej stronie, i po polskiej, więc będę chciał się wybierać i tu, i tu. I przeważnie właśnie takie zloty, różne jakieś imprezki, wszystko jest organizowane w weekendy najczęściej, tak? Soboty, niedziele. Teraz też niestety na jeden zlot nie dojechałem, za co przepraszam. Oczywiście ekipa Passat 35 i Family pozdrawiam, jeśli oglądacie ten odcinek. No i też wyszło akurat co innego po drodze, ale to już nie będę się rozgotywał w tym temacie. W każdym razie, panie i panowie, 2-miesięczna przerwa od transmisji. Widzimy się ponownie 1 sierpnia i zaznaczam, to jaki zapoczątkowałem teraz, można powiedzieć, taki pomysł przeglądania gier właśnie losowych na Amidze 1200, to będzie dalej to kontynuowane, tylko że właśnie będzie to się działo od 1 sierpnia. Dalej będziemy sprawdzać losowe tytuły WHD Load na Amidze 1200, na Bestii. Czy coś będę do retro sprzętu dokupywał? Jak się takie pytanie pojawi, jakiś unboxing czy coś? Niespecjalnie planuję w lato kupować retro sprzęty, no bo z tego względu, że w lato sobie bardziej inwestuję w moje samochodziki. W retro to tak troszeczkę mniej. Retro to bardziej zimą, jak samochody stoją i wtedy w ich nie inwestuję, to wtedy mogę sobie zainwestować coś w kolekcję, nie? Chociażby efektem ostatniej zimy jest Amiga 500 Bestia, mocno rozbudowana, o której już, mam nadzieję, każdy zdążył na moim kanale zauważyć, kto subskrybuje i ogląda na bieżąco, co nie? Więc tyle. Tyle w tych informacjach, w tych tematach, które chciałem przekazać. Panie, panowie, zajebiście, że zawsze przychodziliście na transmisję regularnie, co niedzielę. Poniekąd się to już stało tradycją na moim kanale, taki znak rozpoznawczy, tak, od tylu lat się prowadzi właśnie te transmisje. Wszystko zostaje po staremu, z tym, że 2-miesięczna przerwa. Ja naładuję sobie akumulatory, dalej będziemy Heroesa kontynuować, tam gdzie żeśmy skończyli. I wszystko zostanie dalej po staremu, ale tak jak mówię, teraz są wakacje, to i człowiek troszeczkę się rozerwie. Raz tu pojedzie, no i tak trzeba będzie troszkę skorzystać z fajnie wolnego czasu. Więc mam nadzieję, że wy też się będziecie dobrze bawić w te wakacje. Coś zaplanowaliście fajnego, to życzę powodzenia oczywiście. Przede wszystkim też bezpieczeństwa na drogach, tak? Jeśli się przemieszczamy gdzieś w różne jakieś dalekie, na dalekie odległości się przemieszczamy, tak? No i tutaj właśnie między innymi swoim Passatkiem 32B z 83 roku. Też chcę się pokazać na kilku fajnych imprezkach. No i tak coś troszeczkę właśnie w tym desen, co nie? No, także tyle z mojej strony na dzisiaj. Subskrybować, obserwować dalej kanał. No i jeśli chodzi o transmisję, to widzimy się 1 sierpnia. Od 1 sierpnia już tak się troszeczkę powinno wyciszać, co do niektórych właśnie tam tych wszystkich terminów, które przeglądałem. Może jeszcze coś będzie na zakończenie wakacji, ale to już mówię. Najbardziej teraz właśnie zaplanowany jest czerwiec i lipiec, więc troszeczkę się będzie działo. No i tyle właściwie, tyle. Także jakby co to, pozostać dalej regularnie, a sporadycznie może wrzucę jakiś odcinek. No, sporadycznie może nie, tak jak mówię. Mówiłem przed chwilą właśnie, że 2 pomysły miałem fajne, ciekawe. Może udaje się zrealizować w postaci filmu w niedalekim czasie. Dzięki za wysłuchanie i to wszystko w dzisiejszym vlogasku. Subskrybować i obserwować dalej.